Zadanie ze zbioru dla uniwerku medycznego, do chemii medycznej czy coś. Pozwoliłem sobie, ponieważ to jest lizyna, pozwoliłem sobie wziąć taki ładny rysuneczek. I na szybko sobie tu wyjaśnimy, którą reakcję tutaj będziemy brali pod uwagę. Może już nie będę tutaj pisał, po prostu zobaczmy. Mamy pH 8 i 2 około, każde z tych pK dotyczy tutaj, powiedzmy, każdej z tych reakcji. No i patrząc na to pH mamy tutaj gdzieś 8 i 2, powiedzmy. O właśnie, czyli to będzie dotyczyło tej reakcji, czyli będziemy mieli formę jonu obojnaczego i formę plus. Więc jakby nie patrzeć, mamy tutaj, musimy teraz w takim razie sobie zapisać równanie Hendersona Hasselbacha do tego i po prostu podstawimy sobie te liczby, będzie chyba najszybciej. A myślę, że tak, czyli pH to jest pKa, tutaj, no czy tam pK2 w tym przypadku. No i tutaj będziemy mieli w takim razie plus logarytm. No i tu będziemy mieli stężenie jonoobojnaczego, a tu będziemy mieli stężenie kwasu. Tak możemy sobie powiedzieć. Czyli powiedzmy, że stężenie kwasu, stężenie tej formy plus 1. To może napiszę plus 1 w sumie. O, dobra. Czyli mamy pH jest równe 8,2, pKa jest równe 9, plus logarytm. No i tu będziemy mieli tak, no to jak wiemy, stężenia, no to skrócą nam się objętości, bo każde stężenie to liczba moli przez objętość tutaj. Czyli suma objętości nam się i tak będzie skracała, więc równie dobrze mogę sobie wpisać liczbę moli, czyli będziemy mieli 0,15 mola tego aminokwasu minus tyle, ile będziemy mieli tej formy plus 1, a tutaj będziemy mieli tą formę po prostu plus 1 i wyliczymy sobie, ile to jest. Czyli co, odejmujemy sobie to od tego, więc będziemy mieli 0,8 z minusem. No i to jest ten nasz logarytm z tych dwóch liczb, z tych liczb. Właściwie to z licznika i z mianownika. No i dobra, no i tu podnosimy sobie. Teraz zapisujemy to jako działanie na logarytmach, czyli zamieniamy sobie to po prostu na to 0,8 i tyle. Podstawiamy. Dobra, to zobaczmy, ile to jest. 10 do potęgi minus 0,8. Czyli to jest tak 0, 1, 5, 8, 5 sobie tak zróbmy i to znowu mamy ten ułamek. No, czyli wymnażamy sobie przez mianownik, czyli przez ten x, czyli będziemy mieli tyle x równa się tej stronie tego równania. No to na jedną stronę przerzucamy sobie te x, nie, na lewo niech będzie, czyli będziemy mieli 1, 1, 5, 8, 5 x-ów, to 0, 15. Dobra, czyli 0,15 przez 1, 1, 5, 8, 5. Ok. No i wychodzi nam tam liczba moli tego naszego, tej formy plus 1. Wychodzi nam 0, 1, 2, 9, 5 powiedzmy. No to policzymy sobie stężenie molowe. No dobra, zaznaczę sobie tak jonu obojnaczego i stężenie tak tej formy plus 1, czyli x, prawda? Dobra, czyli tu będziemy mieli tą formę plus 1. No i tam było 500 ml, czyli przez pół, czyli razy 2 w sumie, przez 0,5, żeby bez zaokrągleń tutaj. No, myślę, że no, prawie 0,26, to zrobimy sobie 0,26 mol na decymetr sześcienny. No dobra, a jono obojnaczego było 0,15 minus 0,1295, tak? Więc też to przez pół sobie dzielimy i sprawdzamy, ile to jest, czyli 0,15 minus 0,1295 przez 0,5. Dobra, 0,041 tam wyszło, 0,0, no 4,1 tu jest, dobra, zostawiamy już tak, mol na decymetr sześcienny. No i to wszystko w tym zadaniu, także dzięki za uwagę. Dajcie suba albo nie, jak chcecie.
Cześć.